Dzień dobry, właśnie wróciłem ze sklepu. Zakupiłem zakupy, bo dzisiaj jest sobota, a w sobotę się zakupy robi najczęściej. A w sklep? A kiełbasa na grilla? A tu też na grilla? No. Dzień dobry. No i mnie tu. To lepsze, a nie biedronki. Z biedronki to biedronki chyba chodzą. Fajnie, fajnie. O, kupiłem serwem. Tam raz, o. A to 2 litry. Chyba tak? Wiejskie mleko. No kupiłem. Przetestowe. Półtora. Tak. Było czuć krowu. Prosto z cycka? Chyba tak. O, śmietanę kupiłem. O, jutro jest niedziela. O. Śmietana. Do naczyń. No i po górę. Sałatka będzie. No i byłem jak do gryla. Kupiłem, nie wiem, kawa. Ale mam mleko. Mam mleko. Ale to jest woda z sokiem przecież. No tak, no. To kawa. No, a to jest kawa. Kawa jest z wodą. Tak. A wodę się wlewa do kawy i wtedy jest kawa. O, jest mleko i będzie kawa. No właśnie. O. No widzicie. Zakupy zrobione na... A specjalnie kupiłem testowy. Ja miałem kiedyś toster miałem. Żółtym serem i kiełbaskę. Można tego na grillu piec. Co? Na grillu można piec. Co ma? Chleb. Testowy. A dobra. No i widzicie. Ja zobaczę, czy tu woda jest. Czuć kawą. To prawdziwa kawa. No właśnie. Chciałem to wam pokazać i powiedzieć. Jestem prawdziwym chłopem. Prawie ze wsi. Nie, prawie. Bo ogółem ze wsi przywieźli mleko, śmietanę, całe te i ogółem, że o, też chcę pozdrowić właśnie tych fachowców, którzy dzisiaj nas odwiedzili, bo oni wiedzieli, że ogółem, że taka osoba tutaj mieszka i sobie zrobili zdjęcia na pamiątkę i ogółem też zapraszali, kiedy mnie na gryla albo na coś jeszcze. No i na ten temat to właśnie chciałem wam powiedzieć. Życzę miłego weekendu. Kiedy jakiś light? A dzisiaj nie wiem, czy będzie. A jutro będzie z grilla, tak? Tak. Zobaczymy. Zobaczymy. Jak to jest. Dobra, na razie, trzymajcie się.